Mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Owocem życia chrześcijańskiego jest miłość. Ale to nie jest taka miłość, że ja będę pozdrawiał na ulicy swoich kolegów. Jezus mówi, że poganie tak czynią. Że tak robią grzesznicy. Oni też sobie pozdrawiają tych swoich znajomych. To jest miłość do nieprzyjaciela. To jest miłość do tego, który cię niszczy. To jest owoc wiary. Bo wtedy masz wiarę, że możesz kochać kogoś, kto cię niszczy. A ja takiej miłości nie mam. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, miłość nigdy nie ustaje. Jezus Chrystus jest mi potrzebny, bo kiedyś, kiedy mi się wydawało, że jestem dobry, no to po co mi Jezus? A właściwie po co mi Bóg? Skoro ja jestem już dobry. Nie? I rozumiesz? I to jest różnica ta, o której, co zaszło we mnie przez tyle lat. O której, co chciałeś powiedzieć. To jest dla mnie największym moim, jakby, wiesz, no, to jest to, co się we mnie stało największego. Rozumiesz, nie? Że ja po prostu przestałem być sam dla siebie Bogiem. Przestałem być wyrocznią we wszystkich sprawach ja, sędzią. Rozumiesz? Bo Bogiem jest Bóg, a nie ja. Nie? I jak mówię, ta Ewangelia jest bardzo wyrazista. Niezwykle wprost. Nie? Bo Bóg mówi, przestań się usprawiedliwiać, że ty jesteś kimś lepszym od innych, że ty to jesteś taki tylko tam nie, takie sobie grzeszki robisz, ale tam dookoła to są grzesznicy, inni. A Bóg mówi, ty nie myśl, mówi do mnie, ty nie patrz na innych, ty popatrz na siebie. Bo już 3 lata podlewam cię, a ty owoce nie wydałeś. Że jeszcze 1 rok ci został, to może będzie ostatnia paska w życiu twoim. Umrzeć możesz jutro. I wiesz, i ja mówię, i to jest to, że to jest miłość Boga do nas. Że Bóg jest taki dobry, nie? Że mówi, że opamiętaj się. Ty nie patrz, bo ty osądzasz innych ludzi cały czas. Ty nie mówisz o sobie, tylko mówisz ciągle o innych. Ten to jest taki, ten taki, tamten umarł, miał wypadek, bo taki zły był pewnie. Rozumiesz? Ty się nawróć dzisiaj. Tak mówi do mnie Bóg. Po prostu. Miłość nigdy nie ustaje, we wszystkim pokłada nadzieję.